W 2011 roku po raz pierwszy w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw firma naukowo-produkcyjna Prodekologia wyprodukowała, dostarczyła oraz uruchomiła pełny kompleks separatorów magnetycznych do klimatyzacji surowca szklanego w ilości 20 jednostek na nowej hucie szkła Szkłotech, miasto Tiumeń, Rosja. Huta Szkłotech to jest jedyne wysokotechnologiczne przedsiębiorstwo do produkcji szkła w Uralskim Federalnym Okręgu Federacji Rosyjskiej. Zdolność produkcyjna huty wynosi 300 milionów butelek rocznie. Na wszystkich stadiach procesu technologicznego jest prowadzona nieprzerwana kontrola dotrzymania zadanych parametrów państwowego standardu Rosji i technologicznej dyscypliny według systemu managementu jakości ISO. Właśnie dlatego pytanie prawidłowego doboru urządzenia do separacji składników zestawu było bardzo ważne. Specjaliści firmy naukowo-produkcyjnej Prodekologia przeprowadzili ogromną pracę, zaczynając od opracowania zadań technicznych na separatory, uzgodnienia z projektantami komponowania i typów zastosowanego w projekcie urządzenia i aż do uruchomienia urządzenia. A wszystko zaczynało się od tendera. W kwietniu 2009 roku firma Prodekologia została wybrana jako dostawca urządzenia separacji magnetycznej w wydziale przygotowywania zestawu huty Szkłotech, która budowała się. Wskutek wspólnej pracy z Instytutem Projektowym GiproŠkło został opracowany optymalny schemat wzbogacenia magnetycznego wszystkich składników zestawu, który zawiera w separatory magnetyczne w ilości 20 jednostek. Tak na działce wzbogacenia piasku kwarcowego i skalenia używają się wysokointensywne, dwukaskadowe rolkowe separatory magnetyczne nowego pokolenia z wysokoenergetycznymi magnesami neodymowymi w ilości 4 jednostek. Piasek kwarcowy jest jednym z podstawowych składników do przygotowania zestawu. Dlatego zastosowanie piasku w wysokiej jakości jest podstawą do otrzymania szkła przezroczystego. Huta Szkłotech wykorzystuje piasek kwarcowy własnego złoża z wmiastem ferum 2O3 0,03%. Za pomocą rolkowych, wysokointensywnych separatorów magnetycznych piasek wzbogaca się do granicy marki OWS 0,20. Średnio na hucie szkła zastosowuje się około 8 tysięcy ton piasku kwarcowego rocznie. Odpowiednio orientowana oszczędność środków pieniężnych kosztem wzbogacenia piasku kwarcowego będzie wynosiła około 37 tysięcy dolarów rocznie. Stosując tańszy skalin z wysokim wmiastem żelaza i wzbogacając jego za pomocą rolkowych, wysokointensywnych separatorów magnetycznych, udało się osiągnąć koniecznego obniżenia wmiastu ferum 2O3 do 35%. Średnio na hucie szkła są wykorzystane około 2000 ton skalenia rocznie. Biorąc pod uwagę różnicę pomiędzy wartością skalenia wysokich i niskich marek, oszczędność kosztów stanowi około 25 tysięcy dolarów rocznie. Dolomit, kreda, wapień, soda, siarczan sodowy wykorzystywane są w produkcji szklanej, zawierają dużą ilość nacierania zarówno wskutek rozdrobnienia w młynach kulowych, jak i przypadkowego trafienia podczas transportowania. Efektywne wyciąganie domieszek magnetycznych i minimalizacja strat produktu użytecznego podczas separacji skutecznie zostaną rozwiązane za pomocą prętowych separatorów magnetycznych wiernikowych z oczyszczeniem automatycznym. Na hucie Szkłotech ustalono 5 separatorów takiego typu na liniach przygotowania kredy, wapnia, dolomitu i sody. Na przykład rosyjska Flat Huta Pilkington po uruchomieniu wiernikowego separatora magnetycznego wydajnością 190 ton na godzinę prawie w 2 razy obniżyła procent domieszek metalowych w zestawie oraz zwiększyła jakość szkła. Do ustalenia wiernikowych separatorów magnetycznych w związku z koniecznością wybrakowywać około 1 tony zestawu codziennie, coroczne straty huty wynosiły do 180 tysięcy dolarów. Trafienie przypadkowych wtrąceń metalowych razem ze składnikami zestawu i bezpośrednio z zestawem przed ładowaniem do pieca doprowadza do gromadzenia tzw. zatrzymanej warstwy w dolnych warstwach masy szklanej. To nadal doprowadza do zabrudzenia samej masy szklanej w trakcie mieszania i jako skutek do podwyższenia wmiastu żelaza w szkle. Na hucie Szkłotech do usunięcia tych domieszek na zamkniętych przenośnikach podawania piasku kwarcowego, skalenia, dolomitu, sody i stłuczki szklanej były ustalone płytkowe separatory magnetyczne z oczyszczaniem mechanicznym. Na przemieszczeniach się grawitacyjnych podawania stłuczki szklanej na przenośniki taśmowe gotowego zestawu są ustalone płytkowe separatory magnetyczne kołumnowe z oczyszczaniem mechanicznym.
Szereg przedsiębiorstw producentów szkła, oprócz własnej, wykorzystując kupioną, nieprzygotowaną stłuczkę szklaną, która jest zanieczyszczona różnymi domieszkami. Najbardziej rozpowszechnionymi i najbardziej szkodliwymi dla gotowania szkła są domieszki metali żelaznych i nieżelaznych. Główne problemy, które występują przy obecności fragmentów metali nieżelaznych w masie szklanej to trafienie korków aluminiowych na ostrze nożyc maszyny kształtującej szkło doprowadza do złamania noży i późniejszego popsucia drogiego urządzenia. Powstawanie w gotowych wyrobach łączeń postronnych w postaci kulek metalowych obniża ilość produkcji jakościowej. Osiadanie korków aluminiowych na dno pieca szklarskiego doprowadza do przepalania wykładania materiałem ochronnym i odpowiednio do zmniejszania terminu użytkowania pieca. Nawet przybliżone ekonomiczne rozrachunki wskazują na to, że straty od wymuszonych przestojów maszyny kształtującej szkło i straty gotowej produkcji wynoszą blisko 25 tysięcy dolarów rocznie. I to bez uwzględnienia straty czasu na przeprowadzenie zimnych napraw. Dlatego w projekcie Huty Szkłotech na linii przygotowania stłuczki szklanej było przewidziano ustalenie kompleksu separatorów magnetycznych do przetwórstwa stłuczki szklanej w składzie separatora metali nieżelaznych do usunięcia metali nieżelaznych i separatora magnetycznego bębnowego do usunięcia metali żelaznych. Podczas wyznaczenia dostawcy urządzenia separacji magnetycznej przeprowadziliśmy monitoring wśród producentów tego urządzenia. W wyniku konkurencji surowej wygrała tender kompania Prodekologia. Specjaliści firmy Prodekologia przeprowadzili uruchomienie i nadzór urządzenia. Z momentu podpisania umowy i do dnia dzisiejszego urządzenie pracuje w zdatności do użytku i zabezpiecza zadaną separację złożonych materiałów ze stalu. Obecnie oceniam kompanię Prodekologia jako niezawodnego dostawcę niezawodnego urządzenia. Opierając się na doświadczenie udanej współpracy z Hutą Szkłotech i z wieloma innymi hutami szkła, jesteśmy gotowi do opracowania i spełnienia projektów indywidualnych dotyczących separacji magnetycznej i wzbogacenia składników zestawu, zarówno dla istniejących, jak i dla hut szkła, które budują się. Możecie w całości polegać na naszych specjalistów w pytaniu poszukiwania optymalnej decyzji zastosowania separatorów magnetycznych i wykrywaczy metali. My lepiej wiemy, co potrzebuje klient.